Witam Was w kolejnym odcinku z TFT i dzisiaj omówimy sobie, jak legendarny gracz ze StarCrafta 2 zawrócił sceną w TFT. Aktualnie jest on top 1 graczem w Ameryce i z czego on tak naprawdę się wywodzi. Jak to możecie sobie przeczytać, był on naprawdę, naprawdę niesamowitym graczem w StarCrafta. To są wszystkie jego wygrane. Na bardzo, bardzo wielu turniejach występował i wygrywał większość z nich, grając Terranem w StarCrafta. Dla Was, którzy grali w tego StarCrafta, wygrał on około 400 tysięcy dolarów w tą grę, a teraz przeniósł się na TFT. I jakie miejsce zajmuje? Tak jak już wspomniałem, pierwsze miejsce w Ameryce. Tutaj widzicie jego konto, prawie 1600 LP w Challengerze. Nie ma on poprzednich sezonów, czyli on zaczął w sezonie trzecim i tutaj już wbił Challengera i wbił najwyższą możliwą rangę w Ameryce. Ma też on Smurfa, który zajmuje aktualnie miejsce w Grandmasterze na 700 punktach ligowych. Ale co warto zauważyć, to, że Polt gra bardzo innowacyjny styl. Dotychczas mogliśmy zauważyć dwa style gry w TFT. Pierwszy to było granie szybkiego levelu 8 i rolowanie pod mocne postacie. Drugi to był slow rolowanie, czyli na 7 levelu pod Star Guardianów, na 6 levelu pod mechów. Ostatnio też możemy zauważyć hyper rolowanie po zmianach dla postaci za 1 golda, ale Polt gra coś zupełnie innego. Żeby mieć dostęp do tego, jak Polt gra w StarCrafta i żeby nauczyć się tego innowacyjnego stylu gry, musiałem wykupić u niego subskrypcję. To była pierwsza subskrypcja, którą kupiłem na Twitchu, ale myślę, że było warto. Co tutaj tak naprawdę warto zauważyć, to, że nie obchodzi go ilość pieniędzy w early game'ie. Bardzo szybko leveluje, jeżeli myśli, że może wygrać na 2.2 oraz 2.3 potrafi on zlevelować. Tutaj zaraz to powinniście móc zauważyć, że wszedł mu Malphite na drugi poziom, Xayah na drugi poziom oraz ma już Kayle, bo grają Lilac Nebula. I zlevelował on na 4 poziom, na 2-2, czyli na interwale, na którym przeważnie ludzie nie levelują, tylko po to, żeby zacząć winstreakować. Co on sobie ceni, to utrzymywanie HP na jak najwyższym poziomie. Potem bardzo często też na 2.3, czyli zanim wejdziecie na karuzelę, zanim wam naturalnie wskoczy kolejne 2 expa, dodał on znowu 2 razy punkty expa, żeby po karuzeli mieć już 5 poziom. To jest coś, co tak naprawdę w trzecim secie nie było w ogóle grane. Głównie przez to, że były zmiany w utracie HP i na początku traciło się tego HP znacznie mniej. Dlatego ludzi nie obchodził early game, bo po prostu myśleli, że nie stracą wystarczająco HP, żeby to miało znaczenie. Ale Polt myśli inaczej. Uważa on, że tracenie HP na początku jest bardzo ważne, żeby nie tracić tego HP, żeby tracić tego HP jak najmniej, żeby nie tracić go w ogóle, najlepiej i winstreakować od samego początku, bo tym też zrobicie sobie ekonomię. Jeżeli pierwsze 5 winów zrobicie i później na kragach wygracie z tym winstreakiem, to za darmo dostajecie bardzo dużą ilość golda. Po karuzeli ma on 6 golda, ale ma już 5 poziom, ma dobre postacie, całkiem dobre itemy udało mu się wziąć z karuzeli i teraz nie leveluje. Dopiero po kragach, znowu na interwale, który się nie zgadza, będzie on levelował na poziom 6. 30 golda, dodaje on 4 razy level, żeby mieć 6 poziom, czyli znowu na niezgodnym interwale, co jest bardzo mało intuicyjne, dodaje on 6 poziom, żeby wrzucić Cho'Gatha. Co to nam daje? Daje nam to, że możecie sobie naturalnymi rolami, czyli to, że postacie wam co rundę wyskakują w sklepie, znaleźć te lepsze i droższe postacie. Zobaczcie, że on na 6 poziomie już ma 10% szansy na znalezienie postaci za 4 golda. Głównie za postacie z 4 golda robicie swoich głównych carry, czyli warto jest levelować szybko, żeby te postacie droższe znaleźć. To wam naprawdę zwiększy szansę. Tak jak on już ma jedną Kayle, przez to, że grają w tym świecie, bardzo prawdopodobne, że dostanie kolejną Kayle albo jakiegoś Wukonga, albo coś, co fajnie się zgra z tymi postaciami. Po prostu zwiększa on sobie szansę i zmniejsza utratę HP, czyli też gwarantuje sobie to,
że bardzo często kończy on swoje gry w top 4, jak tutaj zobaczycie na jego wynikach. Może nie wygrywa on tak często, bo jego winrate jest tylko na poziomie 16%, co w porównaniu do innych graczy na tamtym serwerze w czołówce, oni przeważnie mają 20-23%. Polt ma ten winrate troszkę niższy, ale gra on głównie pod top 4. Jak sobie zobaczycie jego ostatnie gry, to jest to średnio 3. Średnie jego miejsce to jest 3.5. 4 winy na ostatnie 14 gier i głównie właśnie są to trzecie, drugie i czwarte miejsca. Bo tak tym stylem się gra, że niestety nie za często wbijecie 9 level, przez to, że szybciej levelujecie i macie troszeczkę mniej tych pieniędzy, ale mniej HP stracicie, co wam bardzo zredukuje szansę na to, że odpadniecie na 8 poziomie, bo łatwo jest po prostu stracić tyle HP na początku, że później już nie wiecie co robić i szybko zaczynacie tracić HP. A więc Polt troszkę innowacyjny styl wniósł, który nie był grany w trzecim secie, to szybkie, agresywne levelowanie, coś co było widziane w secie pierwszym, gdzie tego HP traciło się znacznie więcej, to właśnie przyniósł nam do setu trzeciego. I co to pokazuje? To, że nie ma jednego stylu gry, który trzeba grać w danej mecie. Polt głównie opiera swoje buildy na kilku postaciach, na kilku wyróżnionych postaciach, które można tutaj zauważyć z jego historii. To jest Kassadin, Wukong, Kayle, MFK oraz Cho'Gath. Bardzo ceni sobie swoje ceceki w postaci Kassadina, Wukonga oraz Cho'Gatha. To są obszarowe ceceki, które ułatwiają zadawanie większych obrażeń przez to, że właśnie przeciwnicy będą stali, oraz wyłączanie przeciwnikowi frontlane'u. To jest bardzo ważne, coś co on sobie bardzo ceni. Kayle na drugim poziomie jako główny carry na przeróżnych itemach tak naprawdę. Zobaczcie sobie, tutaj miał on Infinity Edge'a oraz Rabadon z Deathcap'a. W drugiej grze miał Trap Claw'a oraz Morello. W trzeciej grze miał Gea oraz Morello. Tak więc on też bardzo ceni sobie szybkie składanie itemów na początku, żeby zwiększyć swoje szanse na wygranie. Składa on często Ionic Sparka, składa często Red Buffa, które, dwie itemki, które są bardzo mocne w early game'ie. Składa on Morello. Morello akurat jest bardzo uniwersalnym itemem, ale Red Buff oraz Ionic Spark nie jest aż tak często widywany, a on ceni sobie te itemki i te Ionic Sparki u niego często też możemy zauważyć, szczególnie na jakimś Gangplanku, szczególnie na Jace. Jace'a też bardzo lubi grać. To są takie cztery główne postacie: Jinx, Kayle, Wukong, Cho'Gath, postacie za 4 golda, na których się opiera, i przez to, że on sobie szybko leveluje, to te postacie często znajduje i dopiero na nich opiera builda. Często to też możemy zauważyć tutaj Blitzcranka, praktycznie w każdej grze ma on Blitzcranka w jakiejś postaci, żeby dodać sobie tego boosta do chrono wraz z Shenem, głównie właśnie pod Blade Masterów. Tak więc to są te postacie, które on preferuje. Jeżeli chodzi o postacie za 5 golda, to wiadomo, MFK, Gangplank, Thresh, raczej tutaj bez zaskoczeń, ale za każdym razem jest to inny build, albo podobny build, ale troszkę w innej odmianie. Tutaj miał Celestiali, tutaj Mana Riverów, tutaj Cybernaticów. Rzadko kiedy on też hyper roluje, na kilku ostatnich grach, albo na kilkunastu ostatnich grach, ten hyper roll pojawił się tylko raz, odpadł na piątym miejscu i wcześniej tych hyper roli praktycznie nie widać. Tutaj możliwe, że nawet nie był to hyper roll, tylko po prostu on grał w świecie free rolla właśnie. Tak więc możliwe, że był trochę hyper roll, ale grał też w świecie hyper rolla. Więc te hyper role nie tak często się zdarzają u niego, bo preferuje on właśnie granie pod szybkie levelowanie. I jest to dosyć innowacyjny styl, coś czego nie widzieliśmy. Ja sobie to aktualnie testuję i bardzo mi się to podoba. Takie granie komfortowe z wielką ilością HP, z możliwością popełniania błędów. I takie bezstresowe granie, a nie, że siedzę na 30 HP i nie wiem, co tak naprawdę zrobić. Tak więc nagram wam poradnik, jak grać taki styl z moich własnych gier i z moich własnych obserwacji, a jak na razie polecam wam, żebyście sobie zerknęli na jego stream, który będzie w opisie. Niestety dowodów, żeby zobaczyć jego wody, musicie zasubskrybować. Ja to zrobiłem, bo myślę, że warto się uczyć od takiego gracza. Zostawiam też link do jego Twitcha właśnie. I to by było na tyle. Jeżeli wam się taki odcinek podobał, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania tego filmiku i napiszcie w komentarzu, co jeszcze chcecie zobaczyć. Blisko też już jesteśmy 5000 subskrypcji.
Zapomniałem też wspomnieć na początku, że 92% moich wyświetleń przychodzi od osób, które nie subskrybują. Tak więc jakbyście mogli nacisnąć ten przycisk subskrybuj, to bardzo by mi to pomogło. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.